24 pytania. Rozmowa poranka. Witam Państwa bardzo serdecznie, Dorota Kania, a z nami już jest pierwszy zapowiadany gość, Antoni Macierewicz, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, marszałek senior. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, pani, witam Państwa. Panie marszałku, pytanie, co dalej z ustawą o Sądzie Najwyższym, bo odpływają unijne pieniądze, jak piszą niektóre gazety, a z drugiej strony komentatorzy mówią, że rzeczywiście ustawa nie była dobra, która została przygotowana. Jakie jest wyjście z tego pata, pana zdaniem? No, przede wszystkim trzeba jasno powiedzieć, że to nie jest tak, że odpływają pieniądze. One są bezprawnie przetrzymywane przez Komisję Unii Europejskiej. Z tego musimy sobie zdawać sprawę. Oczywiście próbuje to legalizować opozycja, która robi wszystko, żeby Polska nie otrzymała pieniędzy, która wspiera Niemcy atakujące w tej sprawie Polskę. To jest bardzo naprawdę niebezpieczny atak, można powiedzieć. Oczywiście nie tak militarnie niebezpieczny, jak to, co robi Rosja z Ukrainą, ale to jest atak na Polskę. Naprawdę skandaliczny, niedopuszczalny. Więc to nie jest tak, że one odpływają. Nie. One są po prostu nam kradzione. Na tym to z tego trzeba sobie zdawać sprawę. Tutaj ta ustawa, to jest jasno powiedziane, pan prezydent bardzo jasno to zdefiniował i pani prezes Sądu Najwyższego. Tam są bardzo istotne braki, które muszą zostać zmienione, które muszą zostać w jakiś sposób przedyskutowane i po rozstrzygnięciu ta ustawa, wtedy kiedy one będą konstytucyjne, kiedy ta ustawa będzie konstytucyjna, mam nadzieję, że zostanie przyjęta, ale musi być zgodna z konstytucją. To jest jasne. Konstytucja jest pod tym względem najwyższym prawem i w żadnym wypadku nie może być tak, żeby Polska miała narzucone bezprawie. Panie marszałku, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w rozmowie z Gazetą Polską mówi, że ustawa wymaga doprecyzowania i dalszych konsultacji. Bardzo trafnie. Natomiast Solidarna Polska, koalicjant wasz, wskazuje na różnego rodzaju niebezpieczeństwa w związku z tą ustawą. Widać, że Solidarna Polska i pan prezes Kaczyński mają to samo zdanie w tej sprawie i słusznie. Trzeba tę ustawę tak przekształcić, żeby ona była zgodna z prawem. Powiedziałem dokładnie to samo. Wszyscy się zgadzamy. Praca w tej sprawie trwa. Sejm jest, o ile się nie mylę, zwołany na 11 stycznia 2023 roku, czyli tam za 2,5 tygodnia. I wtedy, mam nadzieję, ta ustawa już będzie mogła być przyjęta po jej odpowiednim ukształtowaniu. Jeżeli jesteśmy przy Unii Europejskiej, to targają nią różnego rodzaju... Nie, w Unii Europejskiej. Tak, jest, ale jeżeli jest przy temacie Unii Europejskiej, targają nią różnego rodzaju afery. Rok temu francuski dziennik Libération opisał aferę związaną z Komisją Europejską i różnego rodzaju korupcyjne działania. Nikomu nic się nie stało, a Donald Tusk powiedział, że jest to pseudoafera. Teraz mamy wielką aferę korupcyjną związaną z aferą Kiali. Qatargate, gigantyczne pieniądze, łapówki przekazywane różnym politykom unijnym. I przy okazji portal zajmujący się polityką Unii Europejskiej, Politico, wskazuje na różne dziwne zarobki różnych eurodeputowanych, które nie są udokumentowane. Pisze o tym, że są to niejasne zarobki. Między innymi wymienia naszego eurodeputowanego Radosława Sikorskiego, wskazując na to, że rzeczywiście nie ma tam żadnych udokumentowanych dochodów. Przynajmniej w części udokumentowanych, no bo nie mówię żadnych, bo część jest oczywiście za diety. Radosław Sikorski odsyła do swoich oświadczeń majątkowych, w których rzeczywiście są na przykład pozycja za konsultacje, nie wiadomo o co chodzi. Ta sprawa już od dłuższego czasu była przekazywana społecznie przez różne media, głównie Gazetę Polską, ale nie tylko. Ja bym nie koncentrował się tylko na panu Sikorskim, którego problemy są już bardzo poważne i od dawna wskazywane. Ale jakie problemy? Myślę, że wspieranie wojskowych służb informacyjnych tej rosyjskiej formacji, ale myślę,
myślę, że warto, żeby pan Donald Tusk się wypowiedział w tej sprawie, przecież on odpowiadał za działanie dużych, wielu organizacji Unii Europejskiej i byłoby dobrze, gdyby nam wyjaśnił, jak mogło dojść do tej, afery, przecież musiał o niej wiedzieć, więc mówię nie o aferze Sikorskiego, tylko mówię o aferze tej pani wiceprzewodniczącej. Jest człowiekiem kompetentnym, najwyższy czas, żeby to wyjaśnił. Donald Tusk na razie milczy. No właśnie to mnie niepokoi. Na razie milczy. W tej chwili Radosław Sikorski, tak jak powiedziałam, odsyła do swoich oświadczeń majątkowych. Ale z nich niewiele możemy się dowiedzieć, jak portal... No jedno jest pewne, i tutaj pani ma rację. Politico jest bardzo poważnym medium i na pewno nie przekazuje informacji, które są wątpliwe. W związku z tym to jest to prawda, ale jeżeli jest oświadczenie pana Sikorskiego już, na tak? Twitterze napisał odsyło do swojego, oświadczeń majątkowych. Polityko wskazuje na 40 tysięcy euro miesięcznie za nieokreślone konsultacje. No ale i rzeczywiście zna jego oświadczenia. No więc właśnie. I to jest tylko i wyłącznie poruszanie się w tym samym obszarze bez konkretnych problem wyjaśnień. Polega na tym, że to dotyka Polski, prawda? W tym sensie, bo pan Sikorski to... Jest eurodeputowanym Polski, ale jeszcze... Ale jest człowiekiem, który przecież reprezentuje społeczeństwo polskie w Unii Europejskiej. To Polacy go wybierali, więc na nas się kładzie cień, jeżeli Politico wątpi co do prawdziwości tych jego relacji finansowych. A sprawy finansowe no to poważna kwestia, więc mam nadzieję, liczę na to, że pan Sikorski jednak szybko to wyjaśni. Może razem z panem Donaldem Tuskiem staną i powiedzą... Co się stało? Wspomniał pan Wojskowe Służby Informacyjne. Sporo zamieszania było w ubiegłym tygodniu, bo opozycja, która oskarża PiS o prorosyjskość, chciała uderzyć sprawą komisji likwidacyjnej, w której znalazł się człowiek aresztowany pod zarzutem szpiegostwa. No i przy okazji zaczęły wychodzić różne dziwne historie sprzed lat. Na antenie Polskiego Radia 24 wiceszef komisji likwidacyjnej Piotr Wójcik Ciechowski powiedział, że w czasie, kiedy Radosław Sikorski był ministrem obrony narodowej, odsunął od sprawdzań ataszat wojskowy, wszystkich członków ataszatu wojskowego, którzy rekrutowali się właśnie z Wojskowych Służb Informacyjnych, nie mogli być sprawdzani przez komisję likwidacyjną i weryfikacyjną. Znaczy nie było takiej komisji likwidacyjno-weryfikacyjnej. Znaczy, To były dwie różne komisje. Oczywiście, że były dwie. To były dwie różne komisje. Na szczęście taka była intencja pana ministra Sikorskiego. Dlaczego? On chciał, tego nie wiem, proszę go spytać. On rzeczywiście próbował wyodrębnić z WSI ludzi, którzy byli w WSI, a zostali przesunięci do ataszatów. No ale na szczęście jemu nie podlegała komisja weryfikacyjna, tylko mnie. I w związku z tym w raporcie wszyscy ci, którzy odpowiadali za działanie w WSI, członkowie ataszatów, wszyscy ci, którzy ewentualnie popełniali przestępstwa, są w raporcie wymienieni. Komisja weryfikacyjna, powtarzam jeszcze raz, w odróżnieniu od komisji likwidacyjnej, która podlegała panu Sikorskiemu, jemu nie podlegała, tylko mnie, i w raporcie wszyscy ci ludzie zostali wskazani z nazwiskami, z całymi ich życiorysami, ze wszystkimi ich działaniami. Panie marszałku, po zwycięstwie Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego w 2007 roku, kiedy Radosław Sikorski, już wtedy zadeklarowany członek Platformy, chciał i zwolennik Platformy, słyszeliśmy jego wypowiedzi o dożynaniu Watahy, miał zostać ministrem spraw zagranicznych, był ostry sprzeciw ówczesnego prezydenta RP profesora Lecha Kaczyńskiego. Dlaczego pana zdaniem? Nie wiem.
Nie, niestety nie mam tej pełnej wiedzy w tej sprawie, za to nie ukrywam, że ten sprzeciw był szerszy, nie tylko, no, choć oczywiście z punktu widzenia politycznego i kompetencyjnego decyzja prezydenta jest tutaj najważniejsza. No, ja byłem zszokowany stanowiskiem pana Sikorskiego w drugiej połowie lat 90., gdy Foreign Affairs napisał, że Polska powinna się pozbyć Śląska, że powinna zrezygnować z Górnego Śląska, tak jak Czechosłowacja, Czechy zrezygnowały ze Słowacji. To było wstrząsające zupełnie, dlatego, bo to wyglądało tak, jakby on zapowiadał rozbiór na rzecz Niemiec, Polski. To było wstrząsające. Rzeczywiście pan Sikorski, począwszy od drugiej połowy lat 90., zupełnie zmienił swoje zachowanie. Stał się człowiekiem reklamującym formację niemiecką i broniącym służb sowieckich. Trwa wojna na Ukrainie. Wczoraj doszło do zmasowanego ataku na Kijów. Nie tylko. Wiemy, że Putin chce, żeby Białoruś przystąpiła do wojny, ale z drugiej strony mamy bardzo niepokojącą sytuację, jeżeli chodzi o polityków. Henry Kissinger, weteran amerykańskiej dyplomacji, stwierdził, że zbliża się czas wynegocjowania pokoju na Ukrainie, aby zredukować ryzyko kolejnej wojny światowej. Władze w Kijowie odrzucają jego sugestie, a z kolei Angela Merkel, była kanclerz Niemiec, w wywiadzie dla Die Welt stwierdziła, że porozumienia mińskie, które zostały zawarte w 2014 roku, to była próba dania Ukrainie czasu, aby mogła lepiej przygotować się na atak ze strony Moskwy. Ta opinia polityków niemieckich, polityk niemiecki i polityka amerykańskiego jednak budzi sporo niepokoju. No nie od dzisiaj. Nie od dzisiaj. Polityka pani Merkel była polityką prorosyjską, nie ma co do tego wątpliwości. Była polityką zmierzającą do zbudowania sojuszu gospodarczego i w konsekwencji także politycznego rosyjsko-niemieckiego. Pamiętamy, jak reagował na to pan prezydent Trump, który jednoznacznie odrzucał ten kierunek polityki. Uważał, że on jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Europy, ale także zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych pokoju światowego, a Henry Kissinger, którego pani przywołuje, jest jednym z głównych autorów całej tej koncepcji już kilkadziesiąt lat temu sformułowanych i reklamujących właśnie ten kierunek rozwoju, który realizowała później pani Merkel i która nadal stara się pokazać, że nie tylko pan kanclerz Scholz i formacja socjalistyczna w Niemczech, ale także ona, która chce reprezentować przecież HDP niemiecką, że ona także wspiera ten kierunek właśnie prorosyjski, właśnie zmierzający do ukształtowania Europy podporządkowanej sojuszowi rosyjsko-niemieckiemu. To bardzo, bardzo poważna sprawa. Bez Polski, bez Europy Środkowej w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi do takiego dramatu może dojść, ale powtarzam raz jeszcze, dzięki panu prezydentowi Dudzie, dzięki panu premierowi Kaczyńskiemu, panu premierowi Błaszczakowi, zbudowaliśmy sojusz środkowoeuropejski powiązany ze Stanami Zjednoczonymi i blokujemy układ rosyjsko-niemiecki i myślę, że skutecznie zablokujemy. Byli wojskowi, przynajmniej niektórzy, krytykują działania i Ministerstwa Obrony Narodowej, zarówno wtedy, jak pan był ministrem obrony narodowej i teraz pana wicepremiera Mariusza Błaszczaka, zakupy. Takim liderem w tej krytyce jest pan Mirosław Różański, emerytor. Panie generał, przypomnijmy, formacja Szymona Hołowni, doradcy. No nie tylko formacja Szymona Hołowni, ja rzeczywiście musiałem zrezygnować ze współpracy z panem Różańskim, dlatego
dlatego, że on blokował przesunięcie wojsk polskich z zachodu na wschód. Blokował obronę granicy wschodniej Polski. Robił wszystko, żeby nie można było tego zrealizować, a to oznaczało, że Polska będzie zagrożona. Drugim takim miejscem ataku pana Różańskiego były wojska obrony terytorialnej, na co się nie zgadzał i wszystkimi swoimi możliwościami próbował to zablokować. Dzisiaj, kiedy wyszła sprawa Lichockiego, okazuje się, że to właśnie w otoczeniu pana Różańskiego, całym jego zapleczem głównym... Tomasz, ale aresztowany za szpiegostwo, przypominamy jego państwu. Jego struktury są ludzie właśnie z WSI, że ten jego think tank, który on tak reklamuje, tak naprawdę jest kształtowany przez ludzi z WSI i warto sobie z tego zdawać sprawę, że WSI to była formacja rosyjska. 99% tych żołnierzy to byli ludzie z aparatu komunistycznego, więc jeżeli ktoś idzie w tę stronę, a później atakuje bezpieczeństwo Polski, no to trzeba sobie zdawać sprawę, co naprawdę robi. Co nie przeszkadza niektórym mediom ludzi z WSI brać z ekspertów o prorosyjskości Prawa i Sprawiedliwości, jak na przykład Marka Dukaczewskiego. Bardzo. Jeszcze jedno zdanie. No cóż, to jest próba obrony własnej odpowiedzialności za prorosyjskość, zrzucenie tego, co się samemu robi, na kogoś innego dzięki posiadaniu takiego medium, na przykład jak TVN24, które jest jednym z najważniejszych struktur organizujących całą tę operację dezinformacji i działania na szkodę Polski. Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i moim gościem był pan Antoni Macierewicz, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, marszałek senior. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przegląd prasy. No i zaglądamy do tygodnika Solidarność, bo od niego zwykle we wtorek zaczynamy. Boże Narodzenie, nasze dodatkowe nakrycie, o tym trzeba pamiętać. I o świętach dużo jest w tej odsłonie, przedświątecznej odsłonie tygodnika. Tak, nasze dodatkowe nakrycie to jest okładka. Jak już Grzegorz mówił, święta Bożego Narodzenia. I piękny tekst. Przyjęliśmy niespodziewanego gościa. Chodzi oczywiście o ukraińskich uchodźców. W ciągu kilku tygodni nauczyliśmy się, że nie wystarczy pomagać, że trzeba też wiedzieć, jakie są potrzeby. Z tego jesteśmy najbardziej chyba dumni. W pierwszych dniach po wybuchu wojny na Ukrainie do pomocy rzuciły się osoby prywatne, zwykli ludzie, instytucje. Ale co zauważa chyba media, już chyba na całym świecie, w Polsce nie ma ani jednego obozu uchodźców. To ważne. O okładkach często mówimy, bo okładki tygodnika Solidarność są bardzo ciekawe. Dzisiaj też ciekawa jest okładka polityki. Ostatniego takiego roku życzy polityka. I to są dzieci w lesie, które zwykle podziwiałyby, machały do gwiazdy betlejemskiej. A teraz za tę gwiazdę betlejemską robi pocisk przesyłany ze wschodu, co tutaj widać. No, żeby taki ostatni rok faktycznie był. A propos okładek, to jeszcze dodam, drodzy państwo, bo wczoraj tego nie zdążyłem przeczytać. Polska Metropolia Warszawska była nagroda dla człowieka, który tworzy okładki Polska Metropolia Warszawska. Okładki zostały docenione na świecie. Jest tam kilka takich, które zyskały nagrody. Dorota może potwierdzić. Jeszcze tak, to prawda, ale jeszcze zatrzymałam się na tygodniku Solidarność, dlatego że jest doskonały wywiad z księdzem profesorem Waldemarem Chrostowskim, urodzonych pod prawem, gdy Jezus urodził się w Betlejem, wypełnił wszystkie tęsknoty i nadzieje, które trwały w Izraelu przez wieki wieków. A zbawienie nie bierze się z przestrzegania prawa, ale jest dziełem Bożego miłosierdzia, które znalazło wyraz w Jezusie Chrystusie. Warto o tym pamiętać, jeżeli usiądziemy przy wigilijnym stole. I również jest na temat Dawida. Dawida, praojca Jezusa Chrystusa. Dawid jest jedną z moich takich ważnych postaci, jeżeli chodzi o Stary Testament.
A jeśli byśmy wrócili do rzeczywistości tej mniej świątecznej, to koniec roku to czas podsumowań. Polityka też na ten temat pisze. 7 znaków polskiej polityki. To był bardzo emocjonujący rok. Tuż przed ostatnią wyborczą prostą patrzymy, jakie w 2022 roku pojawiły się sygnały, trendy, zjawiska i co one oznaczają dla władzy i opozycji. I taka wliczanka tego, co w tym roku się wydarzyło i co pewnie będzie miało wpływ na to, jak przeżyjemy rok 2023. Bardzo ciekawy tekst w Super Ekspresie, proszę państwa. Rząd chce zabrać leki ze sklepów. Tak. To jest istotne. Tutaj były wiceminister zdrowia, Bolesław Piecha, mówi, że temat trzeba podjąć, bo Polacy są największymi lekożercami w Europie. Ja rzeczywiście, jak widzę te ilości suplementów kupowanych, i nie tylko, to aż ogarnia mnie przerażenie, jak te wątroby to wytrzymują. No właśnie, ale to, żeby była jasność, przywołajmy lekarza. W tym artykule też jest Tomasz Karauda z Łódzkiego Szpitala Uniwersyteckiego. Jestem za ograniczeniem dostępu do leków, które mogą przyczynić się do choroby wrzodowej, a nawet perforacji żołądka. Nie mówię o paracetamolu czy lekach na przeziębienie. Zaczęło się właśnie od paracetamolu, leku na przeziębienie, bo wtedy te leki można było kupić w sklepach, na stacjach benzynowych i tak dalej, i tak dalej. Teraz są małe apteki tam. Można kupić absolutnie wszystko i się totalnie zatruć, a nawet umrzeć. Też ciekawy w naszym dzienniku artykuł na temat masońskiej destrukcji. Hiszpański historyk pisze o tym, że jakie jest destrukcyjne działanie tej organizacji. Masoneria wpływa na proaborcyjne i progenderowe prawodawstwo w Europie. I na koniec jeszcze tylko szybciutko puls biznesu. Syndyk tropi zaginione miliony. Proszę państwa, film Dziewczyny z Dubaju. Wielki spór. I na tym chyba powoli kończymy. Ostatnie zdanie. Rzeczpospolita, Nagroda Rzeczpospolitej imienia Jerzego Giedroycie dla Ołeny i Wołodymyra Zełenskich. To był nasz przegląd prasy. Reklama. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Bosch z wyświetlaczem No Frost. Teraz taniej o 500 zł. Na święta ceny. Masz dziecko w wieku przedszkolnym? Zapisz je do biblioteki i odbierz bezpłatną wyprawkę czytelniczą. Czytajcie wspólnie, aby wejść do świata wyobraźni, bo mała książka to wielki człowiek. Więcej na www.wielki-człowiek.pl. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Cześć. Jak tam twój biznes? Rynek szaleje, spóźnione płatności, trudni klienci. A u ciebie? Wiarygodni klienci, stabilne zlecenia, zaliczki i pewne pieniądze. Nie narzekam. Jak ty to robisz? To proste. Zamówienia publiczne. Polityka zakupowa państwa to przyjazne przetargi i stabilne zlecenia dla mikro, małych i średnich firm. Zapraszam. Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii. Sprawdź szczegóły na politykazakupowa.gov.pl. Polityka zakupowa państwa. Poznajmy się. Po reklamie. Jest 7:30, czas na informacje dnia. Rafał Boguta. Tego poranka trzeba zachować szczególną ostrożność. Na drogach i chodnikach jest bardzo ślisko na znacznym obszarze, zwłaszcza na wschodzie występują opady marznącego deszczu, powodującego gołoleć. Z tego powodu w Białymstoku nie jeżdżą autobusy komunikacji miejskiej. Na ulicach pracują piaskarki i solarki. Na drogach Podlasia jest tak ślisko, że w wielu miejscach nie da się jeździć. Warstwa lodu pokrywa też chodniki. Państwa Unii Europejskiej osiągnęły porozumienie w sprawie maksymalnej ceny gazu. Ma wynieść 180 euro za megawattogodzinę. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa powiedziała, że Polska od kilku miesięcy apelowała o skuteczny mechanizm stabilizujący ceny gazu na rynku europejskim. I na pewno ten mechanizm przed wzrostami w tych momentach dużego popytu całą Unię Europejską będzie w stanie zabezpieczyć, tak żebyśmy mogli kupować gaz po akceptowalnej cenie. Z informacji brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej wynika, że podczas przyjmowania porozumienia Holandia i Austria wstrzymały się od głosu, a Węgry były przeciwko.
Ustawę o Sądzie Najwyższym trzeba tak przekształcić, by była zgodna z prawem, mówił nasz poranny gość, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Antoni Macierewicz. Jak dodał, ma nadzieję, że w styczniu zostanie ona przyjęta. Tam są bardzo istotne braki, które muszą zostać zmienione, które muszą zostać w jakiś sposób przedyskutowane i po rozstrzygnięciu ta ustawa, wtedy kiedy one będą konstytucyjne, kiedy ta ustawa będzie konstytucyjna, mam nadzieję, że zostanie przyjęta, ale musi być zgodna z konstytucją. Cała rozmowa z Antonim Macierewiczem do odsłuchania na naszej stronie internetowej. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że trwa postępowanie w sprawie eksplozji w Komendzie Głównej Policji. Szef MSWiA Mariusz Kamiński wykluczył dymisję generalnego komendanta Jarosława Szymczyka. Pytany o tę sprawę podczas konferencji prasowej w Oławie, premier zaznaczył, że trwają dokładne analizy w sprawie eksplozji w gmachu komendy. Mają doprowadzić do szybkiego wyciągnięcia wniosków, co, jak bardzo dokładnie się stało. Tak, żeby minister spraw wewnętrznych, żebym ja mógł to ocenić i żebyśmy mogli podjąć w związku z tym odpowiednie decyzje. W środę rano w pomieszczeniu sąsiadującym z gabinetem szefa policji doszło do eksplozji. Powodem wybuchu miał być prezent granatnik, który komendant otrzymał podczas wizyty na Ukrainie. Z informacji mediów wynika, że komendant nie był świadomy, że prezent nie jest atrapą. Do Polski wraca jesienna pogoda. Na wschodzie kraju, jak informujemy od rana, wystąpią marznące opady deszczu, a na południu i południowym zachodzie na ogół pogodnie i bez opadów. Wszędzie dodatnia temperatura od 1 stopnia na wschodzie i południu, 3 w centrum do 6 na Dolnym Śląsku i nad morzem. Wiadomości sportowe, Andrzej Grabowski, zapraszam. Albicelestes już w domu. Kilkadziesiąt minut temu wylądował samolot z piłkarską reprezentacją Argentyny i Pucharem Świata, bo przypominamy, Argentyńczycy w niedzielę wygrali mundial. W Buenos Aires późna noc, a to co wczoraj było bardzo ciekawe. Troszkę zaspane Buenos Aires, dlatego że świętowało całą noc, co zresztą absolutnie było słyszalne w każdym zakątku miasta. Spać się nie dało, ponieważ każdy przejeżdżający samochód stawiał sobie jako pierwsze zadanie trąbić. Także jest troszeczkę senne dzisiaj Buenos Aires. Jest kolorowe, czyli jest absolutnie z mnóstwem flag, czapeczek, wuwuzeli, tak to się chyba nazywa, gdzieś tam porozrzucanych po trawnikach i innych miejscach. Jest, nie ukrywam, troszkę brudne. Mówi pani ambasador RP Buenos Aires Aleksandra Piątkowska. Godzinę temu opowiadaliśmy państwu o Idze Świątek, która pokazowy turniej w Dubaju zaczęła od wygranej z francuską Garcią. Iga szykuje się do Australian Open, które rusza 16 stycznia i na którym spotkać może się z Venus Williams. Słynna Amerykanka, wieku nie wypominając, lat 42, otrzymała dziką kartę. Melbourne zagra po raz 22, po raz pierwszy wystąpiła tu w 1998 roku. W koszykarskiej lidze NBA dobry dzień Jeremiego Sochana, który grał sporo, rzucił 12 punktów, do tego miał 7 zbiórek i 2 asysty, a jego San Antonio Spurs wygrali z Houston Rockets 125-104. Choć Spurs nadal w tabeli bardzo daleko, bo na przedostatnim miejscu w strefie zachodniej. Redaktor Frontczak godzinę temu pół żartem podpytywał o łyżwiarstwo figurowe, więc proszę uprzejmie. Nasza najlepsza solistka Jekaterina Kurakowa, która dopiero co została mistrzynią Polski, a która na co dzień trenuje w Toruniu. A Toruń to przecież między innymi Pierniki i historia, która, drodzy państwo, za każdym razem skrada mi serce. Jakiś nie przekonam z jakimś ciasteczkiem czy pierniczkę, to nie dla mnie. Ja bardziej osoba, która lubi żelki. To jest moja słabość. No i często słyszałam, chyba to jest nieprawda, jakieś bajki, ale mówią, że o toruński piernik można połamać zęby. Nie wiem, czy to jest prawda, ale słyszałam i nieraz, dlatego może trochę się boję. Więcej odwagi. Sport wraca za godzinę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jakbyśmy się dzisiaj nigdzie nie łamali, a takich mistrzów w łyżwiarstwie figurowym to dzisiaj pewnie będzie wielu, bo chodniki ciągle jeszcze śliskie, drogi też. Proszę uważać to, że się błyszczy i możemy się w powierzchni jezdni czy chodnika przejrzeć. To naprawdę nie jest najlepsze rozwiązanie o tym poranku. Jeśli państwo nie muszą, absolutnie nie muszą gdzieś wychodzić, to proszę zostać w domu i posłuchać radia. 24 minuty do 8. 24 pytania. Rozmowa poranka. A naszym kolejnym gościem jest pan minister Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii, którego właśnie pogoda
zatrzymała, uniemożliwiła dotarcie do studia, ale proszę Państwa, pan minister jest z nami przez telefon. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Panie ministrze, mamy program Pierwsze Mieszkanie. Dużo słyszeliśmy na jego temat, ale wiemy również, że mają wejść nowe przepisy, które jeszcze bardziej ułatwią budowanie domów bez pozwolenia. Jest to temat, który się cieszy ogromnym zainteresowaniem Polaków. Czy rzeczywiście te przepisy znacznie ułatwią budowanie domu bez pozwolenia i kiedy wejdą w życie? Myślę, że każdy, kto podejmował taką budowę, sam starał się o pozwolenie i kompletował dokumentację dotyczącą pozwolenia na budowę, to wie, jaka udręka go czekała. Ja sam takie doświadczenia również mam i wiem, że ten proces nie był łatwy. W związku z tym zaraz po moim przyjściu na Urząd Ministra Rozwoju przeanalizowaliśmy sytuację domków do 70 metrów, które już wcześniej mogły być budowane bez pozwoleń i okazuje się, że te procesy są bezpieczne. Te budowy toczą się zgodnie z zasadami sztuki, więc nasza tutaj decyzja, żeby rozszerzyć te przepisy o wszystkie domy jednorodzinne bez względu na powierzchnię. Czyli jeżeli budujemy nawet dom 150-200 metrowy, to tutaj również pozwolenie nie będzie potrzebne. Te przepisy od początku roku już będą obowiązywać, więc jest to bardzo dobra informacja dla tych, którzy na wiosnę będą przygotowywali się do budowy własnego domu, a wiemy, że ostatni czas to jest bardzo częsty wybór wśród Polaków. Tych budów domów jednorodzinnych w 2022 roku była rekordowa ilość, więc zakładamy, że być może troszkę mniej, ale mimo wszystko bardzo dużo będzie w 2023. Niektórzy straszą kryzysem. No, tego nie widać. Rzeczywiście sporo się buduje. Natomiast mieszkanie, to o programie mieszkaniowym, o którym pan poinformował w ubiegłym tygodniu, wiąże się również nie tylko z kredytem, ale również z kontem mieszkaniowym, co jest sporym udogodnieniem. Tak, myśmy przedstawili dwa komponenty i prawdą jest to, co pani redaktor mówi, że w większości przekazów medialnych jest informacja o tym bardzo interesującym kredycie 2%, ale jest drugi komponent, który jest, myślę, równie interesujący. To jest instrument dla osób, które planują kupić mieszkanie, ale nie w najbliższym roku, ale w trochę dłuższej perspektywie. Albo na przykład dla rodziców, którzy chcieliby odkładać środki na rzecz mieszkania dla dziecka. I to jest taki instrument, który się nazywa konto mieszkaniowe. Troszkę na wzór książeczek mieszkaniowych, no właśnie, które pamiętamy jeszcze. No właśnie, chciałam o to zapytać, bo przecież swego czasu, przez bardzo, bardzo dawno temu, w okresie PRL-u były książeczki mieszkaniowe, które później no, straciły te pieniądze, które były tam lokowane bardzo w 90-tych latach. Sporo osób po prostu poczuło się oszukanych wówczas. To prawda. Był tylko jeden przypadek właśnie książeczek mieszkaniowych w czasach jeszcze PRL-u. Później w Wolnej Polsce taki produkt się nie pojawił. Tam rzeczywiście był problem z denominacją i z utratą wartości środków. Dlatego konta mieszkaniowe, które myśmy zaproponowali, to są konta, które są waloryzowane o wskaźnik inflacyjny. Czyli żadne ryzyko, że utracimy środki albo one będą realnie traciły na wartości względem inflacji jest tutaj no, niemożliwe. Bardzo ciekawy produkt, czyli od 3 do 10 lat odkładamy kwotę od 500 do 2000 zł. I później, jeżeli zakończymy to oszczędzanie i w ciągu 5 lat te środki przeznaczymy na albo mieszkanie, albo na dom, albo na budowę domu, wówczas państwo wypłaci taką premię, która będzie równała się wskaźnikowi inflacji. A kto może założyć, trzeba przyznać, że to jest bardzo atrakcyjne. Panie ministrze, a kto może założyć to konto mieszkaniowe? Czy to mogą na przykład założyć rodzice, dziadkowie, czy sami młodzi ludzie? Jaka to jest regulacja? Można założyć to konto dla dziecka powyżej 13 roku życia i to mogą zrobić rodzice.
Mogą to zrobić oczywiście osoby do 45 roku życia, które nie posiadają mieszkania, bo to temu ma służyć, ale mogą też to założyć rodzice z dwójką dzieci, którzy mają mieszkanie do określonego metrażu, czyli przy dwójce dzieci do 50 metrów. W związku z tym na możliwość odkładania również na większe mieszkanie w przypadku rodzin również istnieje. Więc wszyscy ci, którzy chcą systematycznie odkładać na mieszkanie, ale nie są dzisiaj jeszcze gotowi, żeby je kupić, no to mają doskonały instrument, bo wiemy, że dzisiaj nawet środki na bardzo dobrej lokacie, nawet uczciwie rzecz biorąc, na kupując obligacje, realnie tracą na wartości w związku z poziomem inflacji. Natomiast tutaj mamy gwarancję, że oprócz oprocentowania, które otrzymujemy od banków na koncie, państwo dopłaci wskaźnik waloryzacyjny. No, za 2022 rok byłoby to 14%, więc nie ma w Polsce i myślę, że długo nie będzie tak korzystnego, jeśli chodzi o stopę zwrotu, instrumentu dla oszczędzających na mieszkaniu. Kto się może starać o kredyt dwuprocentowy? Jeśli chodzi o kredyt dwuprocentowy, jest tutaj bardzo jasna reguła, bardzo prosta. Wszystkie osoby do 45 roku życia, które nie posiadały wcześniej i nie posiadają żadnej nieruchomości mieszkania, to jest pierwsza zasada. Druga, no jeżeli są małżonkowie, to przynajmniej jedno z nich musi mieć poniżej 45 roku życia. Nie stawiamy żadnych dodatkowych innych kryteriów, żeby tego programu nie ograniczać. Jeżeli są osoby, które nadal nie mają mieszkania, mają 42 lata na przykład, czy 3, one również będą mogły z tego skorzystać. Panie ministrze, jak wygląda w tej chwili sytuacja z KPO? Pytamy polityków na ten temat, czy rzeczywiście te pieniądze dojdą do Polski. No, wiemy, że jest opór w Brukseli. Polska opozycja też również nie próżnuje w tym zakresie. Sprawa wiąże się z nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Wiemy, że pan prezydent chce mieć istotny wpływ na tę ustawę. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński również mówi, że nie może być tak, żeby ta ustawa była skierowana przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. A z kolei Solidarna Polska również swoje warunki stawia. Jak wygląda sytuacja z KPO, pana zdaniem? Podział tutaj sił i intencji jest dość jasny w mojej ocenie. Po pierwsze jest opozycja, która błaga i robi wszystko, żeby tych pieniędzy Polska nie dostała. Jest Komisja Europejska, która niechętna, ale ma świadomość tego, że te środki będzie musiała przekazać. Jest rząd polski, który stara się i podejmuje szereg działań, żeby te środki uzyskać. I taki mamy dzisiaj rozdział, jeśli chodzi o podział, jeśli chodzi o intencje. Jeśli chodzi o przyjęcie tej ustawy, to ja jestem zaskoczony też taką ożywioną debatą na ten temat, tak jakby projekt ustawy, który jest przedłożony, nie mógł podlegać dyskusji albo jakimś korektom. Ja nie słyszałem o projekcie ustawy, który byłby przyjęty bez jakichkolwiek poprawek. Tutaj też pewnie jakieś korekty drobne są możliwe i dyskusja na ten temat trwa i bardzo dobrze. Zgadzamy się z panem prezydentem, że są czerwone linie jak prerogatywy prezydenckie, które nie mogą być przekroczone. I my od początku to zakładaliśmy i minister Szynkowski-Welsenk, jadąc do Brukseli, miał takie czerwone linie wyznaczone. Więc postępujemy zgodnie z planem. Słuszne są tutaj też słowa pana prezesa, że nie wszystko jesteśmy w stanie zrobić, ale to, co dzisiaj jest na stole uzgodnione z komisją, realnie możemy przyjąć i to nie będzie zagrażające dla całego systemu prawnego w Polsce. Więc my postępujemy do przodu. Jeżeli ktoś uznaje za słabość chęć konsultacji i dopracowania ustawy, no to żyje w świecie nierealnym, nierealistycznym. My chcemy, żeby ta ustawa realnie była dobra. Stąd dłuższe konsultacje, dłuższe
dłuższe dyskusje na ten temat prawne, ale ostatecznie na początku stycznia tę ustawę przyjmiemy. Wszyscy, którzy życzą dobrze Polsce, powinni poprzeć tę ustawę i teraz też pracować nad jej ostatecznym kształtem. Czy Zielony Ład, który tak bardzo promuje Unię Europejską, jest zagrożeniem czy korzyścią dla Polski, pana zdaniem? No, odpowiedź jest to oczywista, że jest jednym i drugim. To znaczy tak najczęściej bywa, że takie rozwiązania są wielką szansą, ale też wiążą się z nim ogromne ryzyka i my musimy zrobić tak, żeby te ryzyka minimalizować, a szanse w jak największym stopniu wykorzystać i to jest wielkie zadanie. Oczywiście niefortunnie, i to trzeba przyznać, wprowadzanie Zielonego Ładu jest powiązane z kryzysem energetycznym i z wojną w Ukrainie. Nikt tego się nie spodziewał i niestety to jest koincydencja, która nam znacząco utrudnia pójście w kierunku Zielonego Ładu. Pakiet Fit for 55 jest trudny z tego powodu, a okazuje się, że Komisja Europejska i Frans Timmermans przygotowuje Fit for 57, czyli nawet podkręca te oczekiwania i wskaźniki, które miałyby być osiągnięte w najbliższym czasie. Więc niezwykle trudne, musimy tam stać twardo w niektórych pozycjach i tą dynamikę Zielonego Ładu przyjąć taką specyficzną do naszych realiów w Polsce. Ale no wiadomo, kierunek jest właściwy i w dłuższej perspektywie powinniśmy zmierzać do gospodarki nisko zeroemisyjnej. No wszyscy chcielibyśmy żyć w kraju, w którym powietrze jest naprawdę czyste i jesteśmy w stanie nie narażać się na masę chorób cywilizacyjnych, które się z zanieczyszczeniem powietrza wiążą, ale też z emisją CO2 i wpływem na ocieplenie klimatu. To wszystko są zjawiska, z którymi powinniśmy walczyć, ale przede wszystkim powinniśmy mieć na uwadze ekonomiczne zubożenie i możliwości w tym zakresie społeczeństwa. Nie możemy poprzez ubóstwo energetyczne doprowadzić do wprowadzenia Zielonego Ładu. To trzeba zrobić bez kosztów społecznych i to zawsze reforma ma te dylematy. Reforma Balcerowicza chciała przeprowadzić nas do gospodarki wolnorynkowej przy udziale milionów ofiar, które były w związku właśnie z utratą wartości pieniądza, ze zwolnieniami z pracy, z likwidacją szeregu przemysłów. I my takiego procesu nie chcemy. Przed chwilą pani redaktor mówiła o książeczkach mieszkaniowych. No między innymi w związku z planem Balcerowicza książeczki mieszkaniowe znacząco utraciły na wartości. Więc ten proces musi być koordynowany z ochroną osób najsłabszych i z zabezpieczeniem ich podstawowych potrzeb, jak właśnie zabezpieczenie energetyczne. I na tym kończymy naszą rozmowę, ponieważ czas już mija. Bardzo dziękuję za nią. Państwa i moim gościem był pan Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii. Dziękuję panie ministrze. Dobrego dnia. Dziękuję bardzo. Życzę miłego dnia. Ogłoszenie społeczne. Pani Nadzieja ma 99 lat. Jest samotna i schorowana. Mieszka na wsi, w której nie ma sklepu ani apteki, a autobus kursuje raz dziennie. Pan Jerzy, mieszkaniec sąsiedniej wsi, wymaga całodobowej opieki. Docieramy do ludzi zapomnianych przez świat, a czasem rodzinę i instytucje. W trosce o godność osób samotnych i nieuleczalnie chorych chcemy być z nimi aż do końca. Dołącz do akcji Z szacunku dla życia. Wejdź na www.hospicjumeliasz.pl. Ogłoszenie społeczne. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A z nami jest już kolejny gość, pan profesor Andrzej Gil, politolog Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Słyszeliśmy przed chwilą na temat i Zielonego Ładu, i KPO. Jak pan myśli, panie profesorze, czy uda się dojść do porozumienia pomiędzy politykami koalicji rządzącej i opozycji, ale takiego rzeczywistego, a nie, że nie będzie to gra polityczna? Jak pan uważa? Pewnie się uda, bo to jest jednak nasza relacja z Unią Europejską, ale przyznam się, że to nie jest dla mnie problemem, czy się uda, czy się nie uda.
Tylko problemem jest dla mnie postawa, którą przyjął rząd i pełna kapitulacja. No w zasadzie klęska. Traktuję to jako klęskę. Przed chwilą słysząc słowa pana ministra, zdałem sobie sprawę, że gdyby PiS 2015 roku słuchał tego, co mówi dzisiaj pan minister Buda, to byłby to sztandarowy przykład dla tego PiS-u sprzed 7 lat, że trzeba coś zmienić. No, dla mnie to jest coś niewyobrażalnego. To nawet nie jest kapitulacja. To jest po prostu potworna klęska, którą rząd osiągnął dzięki swojej polityce i odejściu od swojego programu sprzed 7 lat. I powiem tak, że trudno to nawet komentować. Trudno to komentować, dlatego że z perspektywy człowieka, który śledzi tę politykę i patrzy, jak kolejne elementy programu PiS-u, z którymi szedł po władzę, upadają, idą gdzieś są odrzucane, kontestowane, a nawet w tym momencie jakby PiS walczy sam z sobą. Także czy opozycja i rząd się porozumieją w tej sprawie, nie ma to żadnego znaczenia. Dla Polski to jest naprawdę czarna chwila i czarny czas. Panie profesorze, prezydent mówi, że będzie miał, że chce mieć istotny wpływ na tę ustawę, że nikt z nim nie konsultował. Prezes Jarosław Kaczyński mówi z kolei w wywiadzie dla Gazety Polskiej, destrukcyjnie w sensie możliwości podważania nominacji sędziowskich, dlatego ta ustawa wymaga doprecyzowania i dalszych konsultacji. Gdzie tu jest klęska? Politycy chcą ze sobą rozmawiać. Powiem w ten sposób. Nie dziwię się panu prezesowi, że tak mówi, no bo co ma innego powiedzieć. Natomiast słuchałem pana prezydenta w momencie, kiedy odnosił się do tych dwóch pomysłów, do KPO i do Lex Czarnek 2.0. Słuchałem tej wypowiedzi i nawet ton głosu pana prezydenta świadczył o tym, że jest on, przynajmniej jeżeli chodzi o tą pierwszą ustawę, bardzo wzburzony i rzeczywiście było to bardzo emocjonalne wystąpienie. Być może moje trochę teraz, te moje słowa są tak samo emocjonalne, dlatego że no, w racjonalny sposób nie da się tego zrozumieć i przyjąć. Czego? To nie jest kwestia, ale, panie redaktor, ale czego, ustawy. Panie profesorze, się nie da zrozumieć? Tego, że się pracuje nad ustawą? Nie. To nie chodzi o ustawę. My tutaj brniemy w jakieś szczegóły związane z dokumentem, który jest świadectwem tego, że rząd polski po raz kolejny stara się wejść w dialog z instytucją, która jedynym celem której jest zniszczenie tego rządu i zamienienie go innym rządem na wzór sytuacji chociażby z Grecji swego czasu czy z Włoch. Dlatego, że Komisja Europejska ma od samego początku jasny cel. Rząd PiS-u jest dla niej niewygodny, był, jest i będzie. I trzeba zrobić wszystko, żeby ten rząd usunąć i dać jakiś inny rząd, najlepiej zupełnie sobie posłuszny. Z tym nie będzie, jak wiemy doskonale, żadnego problemu. Dlatego to nie jest kwestia dokumentu, jego zawartości, ale to jest kwestia pewnej filozofii, którą rząd przyjął i idzie na rozmowy z kimś, o którym wiadomo, że posługując się taką retoryką, powiedzmy sobie karcianą, że ma od początku znaczone karty, a jego celem jest zniszczenie, upokorzenie przeciwnika i dlatego no, nie znajduje tutaj krzty racjonalności. W tym to nie jest problem ustawy, problem debaty wokół pewnego dokumentu. Ja przypomnę, że tych umów i tych realizacji warunków, które stawia Komisja Europejska poprzez chociażby kamienie milowe, było już tak wiele i z nich ciągle nie było rezultatu, który byłby jakiś racjonalny i zdolny do przyjęcia. Więc debatowanie nad tą ustawą, owszem, no niech rząd debatuje, tylko że skończy się to czymś, co Polskę zmieni i zablokuje jej rozwój na lata, a może nawet na dziesięciolecia. Dlatego, że analiza nawet nie tego dokumentu, ale relacji między rządem a Komisją Europejską pokazuje, że my nie mamy już żadnego argumentu. Że ta filozofia, którą rząd przyjął w 2015 roku, wstawania z kolan, jej już dawno nie ma, a jest przeciwnie. Jest już nawet nie klęczenie, a w zasadzie no, totalne poddanie się dyktatowi instytucji, która
Po pierwsze, nie ma żadnego mandatu demokratycznego. Po drugie, jest Polsce wroga. Jest pro Polsce, ale z drugiej strony, panie profesorze, jest, gdyby tak było, jak pan mówi, to rząd PiS-u i partia rządząca miałaby bardzo niskie notowania, gdyby rzeczywiście tak Polacy postrzegali. Natomiast poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości niezmiennie utrzymuje się na tym samym poziomie jak w 2015 roku. Więc jednak Polacy wykazują bardzo duże zaufanie, no bo uważają, że jest to jedyna opcja, która jest w tej chwili w stanie ochronić interesy Polski i Polaków. Nie zgodzę się zupełnie z panią redaktor w ten sposób myśląc, dlatego że to jest kolejny element tej degradacji społecznej, jaki widzimy od dłuższego już czasu. Mianowicie rzeczywiście jest mniej więcej 30%, 30 kilka momentami procent polskiego społeczeństwa, które widzi przyszłość tylko i wyłącznie w tym rodzaju polityki, jaki uprawia PiS, jaki wydaje jemu się, że będzie możliwy do kontynuowania w chwili, gdy ta ustawa zostanie podpisana i porozumienie zostanie zawarte. Panie profesorze, przepraszam, musimy kończyć, ponieważ czas nas mija. Ale wrócimy do tej rozmowy. Jasne. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję państwa i moim gościem był pan profesor Andrzej Gil, politolog Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dobrego dnia, panie profesorze. Dziękuję, do widzenia.
dwie strony. Witam Państwa ponownie, Dorota Kania, a w dwóch stronach zapowiadane wcześniej panie posłanki Wanda Nowicka, Nowa Lewica oraz pani Teresa Pamuła, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Drogie panie, trwa w tej chwili dyskusja wokół KPO, wokół ustawy, nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Czy jest rzeczywiście szansa na to, że ustawa zostanie przyjęta z poparciem również koalicji i opozycji przede wszystkim, bo opozycja miała bardzo dużo zastrzeżeń i wygląda tak, że z jednej strony no, widzi potrzebę przekazania pieniędzy z KPO, ale na przykład Platforma Obywatelska mówi, jak wygramy, to dostaniemy te pieniądze. No a teraz różnie z tym bywa. Pani Wanda Nowicka. Znaczy, opozycja, w tym też również Nowa Lewica, my jak najbardziej jesteśmy gotowi do tego, żeby przyjąć ustawę. Oczywiście taką ustawę, która nie będzie łamała konstytucji, prawda, nie będzie wprowadzała jakichś takich zapisów, które są wątpliwe czy kwestionowane. I kiedy premier Morawiecki złożył projekt ustawy o Sądzie Najwyższym, opozycja od razu zadeklarowała, że my jesteśmy gotowi do rozmów, my jesteśmy gotowi do pracy i my jesteśmy gotowi do tego, żeby doprowadzić ten projekt, bo zastrzenia również natury konstytucyjnej, również i opozycja miała. Ale byliśmy i jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby nad ustawą pracować, tak żeby, no żebyśmy wreszcie Polki i Polacy mogli uzyskać pieniądze z KPO. No bo proszę Państwa, to już tyle się ciągnie miesięcy, a ciągle tych pieniędzy jak nie ma, tak nie ma. A wszystko to dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość nie jest w stanie przygotować takiego projektu, który byłby pozbawiony jakichś wątpliwości konstytucyjnych. Także opozycja jest gotowa do pracy, ale nie problem jest po stronie opozycji, tylko niestety po stronie koalicji rządowej, w której panuje ogromny chaos. Wiemy już, że w zasadzie wszyscy poza premierem Morawieckim krytykują tę ustawę, jedni bardziej, jedni mniej. I powiem szczerze, ja zaczynam się coraz bardziej obawiać, że dojdzie do tego, że sama koalicja ze sobą się w tej sprawie dogada. Bo zawsze słyszymy, to zresztą zawsze tak było, że słyszymy, a tak na pewno to będzie za miesiąc, nie wiem, za dwa miesiące, to my już na pewno dojdziemy do tego porozumienia. Ale jak przychodzi ten czas po miesiącu czy po dwóch miesiącach, okazuje się, że pojawiają się nowe kontrowersje i trzeba to odrzucić. Także jak ja teraz pani słyszę poseł, zapewnienia... Ja przepraszam, że wejdę w słowo, ale tutaj widzimy również, jak mówią komentatorzy, dość nieczystą grę, tak samo Brukseli. I to również mówią nie tylko politycy w Polsce, ale komentatorzy w samej Brukseli. No to ja tutaj jednak muszę zaprotestować, dlatego że właśnie Lewica parę tygodni temu, myśmy pojechali, prezydium partii, pojechaliśmy do Brukseli, spotkaliśmy się z kilkoma komisarzami Unii Europejskiej i naprawdę tam jest ogromna wola po stronie Unii Europejskiej, żeby te pieniądze Polsce wypłacić. Oni nie są w stanie zrozumieć, dlaczego my się sami ze sobą nie dogadujemy, dlaczego my tych pieniędzy nie bierzemy. Te pieniądze są na stole. I te wszystkie opowieści, że tu Unia Europejska coś próbuje zaszkodzić, naprawdę, to proszę włożyć między bajki, niech państwo w to nie wierzą. Problem jest w stronie wewnętrznej, no i tak naprawdę nie uciekajmy i nie szukajmy wrogów czy problemów tam, gdzie ich nie ma. Problem jest wewnętrzny, więc ja naprawdę... Chciałabym wierzyć w to, że do tego dogadania się dojdzie do końca. Przepraszam, teraz pani poseł Pamuła. Czy rzeczywiście, pani poseł, czy to nie jest działanie destrukcyjne już w samej Brukseli? Mówią o tym zachodni komentatorzy i mówią, że jest to stawianie Polski pod ścianą ze względu na konserwatywny rząd. Wielokrotnie słyszeliśmy wypowiedzi polityków opozycji. Myślę tutaj o Platformie Obywatelskiej, która mówiła wprost, jak wygramy, pieniądze będą.
No właśnie, nie do końca jest tak, jak pani poseł mówi, bo przecież rezolucja, która była w Parlamencie Europejskim, została przegłosowana głosami właśnie Koalicji Obywatelskiej, ale też tej lewicowej strony. Platforma akurat przy tym ostatnim głosowaniu wstrzymała się, a państwo głosowali za tą rezolucją, żeby nie dać środków z KPO Polsce. Oczywiście byliście jakiś miesiąc temu w Brukseli i staraliście się coś tam załatwić, no ale niestety ciągle jednak wasi przywódcy lewicy głosują, bo tutaj właśnie trzeba popatrzeć na to, jak głosują po prostu wasi europarlamentarzyści. W Polsce i w Prawie Sprawiedliwości jest cały czas zgoda na to, żeby zrobić wszystko, żeby te kamienie milowe zostały jakby przyjęte i przekroczone. Tych kamieni milowych jest naprawdę bardzo dużo rzuconych nam pod nogi i naprawdę za każdym razem, jeżeli cokolwiek spełnimy, to następne rzeczy wychodzą, które są dla nas no jakby na tyle trudne, że niekonstytucyjne. To Trybunał Konstytucyjny przyjął, że jednak konstytucja jest nie tylko Trybunał Konstytucyjny naszego kraju, ale podobne trybunały, inaczej nazywające się w różnych państwach europejskich, mówią również, że prawo, konstytucja danego państwa jest ustawą wyższą niż traktat europejski. I to, co jest zapisane w traktacie, my spełniamy. Więc jest szansa duża. No, pan prezydent będzie sprawdzał, co zapowiedział, to, co będzie konstytucyjne w tej ustawie, więc to jest w tej chwili ta ustawa konsultowana i myślę, że będziemy ją procedować w styczniu. Cieszę się, że Lewica jest za przyjęciem tej ustawy po konsultacjach oczywiście. Musi być zgodna z naszą konstytucją ta ustawa. Więc jeżeli będzie jakiś artykuł niezgodny z konstytucją, no cóż, prezydent wniesie ją do Trybunału Konstytucyjnego i dalej nie będziemy mogli ruszyć do przodu, więc muszą być przepisy ustawy zgodne z konstytucją, to jest podstawowy wariant, a my prosimy przede wszystkim, żeby nie donosić do Komisji Europejskiej. No, pani przewodnicząca von der Leyen ogłosiła już, że już jest w najbliższym czasie będzie już przyjęte KPO, będzie wypłacone i ciągle jest jak zagrożono właśnie lewicowe środowiska Parlamentu Europejskiego zagroziły, że ją odwołają, zmieniła zdanie. Więc bardzo bym prosiła i myślę, że całe społeczeństwo, wszyscy Polacy chcą tego, żeby nie donosić do Unii Europejskiej i nie po prostu głosować za rezolucjami popierające Polskę w dążeniach do uzyskania środków z KPO. Z jednej strony Unia Europejska mówi o praworządności, mówi o tym, że takie kraje jak Polska, Węgry, Hiszpania i inne muszą stosować mechanizm praworządności, a z drugiej strony sama Unia jest wstrząsana przez szereg afer. Ja tylko przypomnę dwie takie bardzo głośne afery. Dokładnie rok temu, francuski dziennik Libération opisał afery, które się dzieją wewnątrz Komisji Europejskiej. Pomimo mocnych dowodów nikomu nic się nie stało. Donald Tusk mówił o pseudoaferze, a
Teraz po roku czasu została aresztowana lewicowa polityk pani Ewa Kiali, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, za aferę nazywaną w skrócie Qatargate. Chodzi o łapówki, gigantyczne pieniądze przyjmowane przez między innymi Ewę Kiali w sprawie od Katarczyków. Chodzi o Mistrzostwo Świata w Katarze. Okazuje się, że inni lewicowi politycy również z Unii Europejskiej są zamieszani w tę aferę. Jak agencja Reuters podaje kolejne nazwiska, to widzimy, że ta afera się rozszerza. A brukselski portal Politico przypomina, że eurodeputowany Radosław Sikorski zarabiał 40 tysięcy euro miesięcznie za nieokreślone konsultacje. Sam Radosław Sikorski odsyła do swoich oświadczeń majątkowych. No z tych oświadczeń majątkowych niewiele wynika, jak się czyta konkrety. Czy Unia Europejska, politycy unijni powinni się tak zachowywać, skoro jest problem z praworządnością? Jak daleko zdaniem pań ten problem z praworządnością unijnych polityków sięga? Pani Wanda Nowicka. Problem z praworządnością my mamy przede wszystkim w Polsce. Ale pani poseł, ja zapytałam o unijnych polityków. Ja wiem, ale ja to jest intro, to jest wprowadzenie i zaraz przejdę do Unii Europejskiej. I o tym musimy zdecydowanie, musimy wreszcie zdecydować te problemy u nas. Ale pani poseł zaraz pani poseł Pamuła będzie mogła się wypowiedzieć. Teraz pani poseł Nowicka. Teraz. Tak, natomiast to, co widać, to oczywiście żadne afery z czyjejkolwiek strony nie mogą być tolerowane i widać, że w Unii Europejskiej instrumenty praworządnościowe, instrumenty, tak powiem, które natychmiast, jeżeli problem zostanie dostrzeżony, są w sposób radykalny rozwiązywane. Przecież pani Kiali została aresztowana, cała, prawda, no w ogóle i tak być powinno. W Polsce, tak dla przykładu, dla porównania, no zobaczmy, no weźmy na przykład... No, marszałka Tomasza Grodzkiego, na przykład marszałka Tomasza Grodzkiego, marszałka Senatu. Pani poseł, ja tutaj chciałam... komendanta Szymczyka, ale przepraszam, pani poseł, ja bym chciała, żeby się pani odniosła do sprawy marszałka Grodzkiego. Prokuratura tak, czy ja mam mówić o Unii, czy o czym? Pani redaktor, czy pani mi pozwoli na pani poseł, swobodną wypowiedź? Oczywiście, wypowiedź? Proszę bardzo, bo pani tak, poseł, no pani poseł więc, mówi o komendancie głównym policji, nas, więc ja bym chciała, żeby pani się odniosła do marszałka Grodzkiego. Tak, chciałabym powiedzieć, że w Unii, jak wszędzie, w każdej instytucji, dzieją się również i złe rzeczy i one szybko są podejmowane i podejmuje się próbę rozwiązania. W Polsce takich i niestety takie instrumenty teoretycznie istnieją, ale one nie działają. I tak na przykład komendant Szymczyk, który powinien być zdymisjonowany za ewidentny błąd, no nie może nie działanie celowe, już wiemy, że on nie zostanie zdymisjonowany. I mamy cały czas tego typu sytuacje, że u nas toleruje się rozmaite czy nadużycia, czy błędy, czy wypaczenia, używając starego sformułowania. Także my tu mamy rzeczywiście bardzo, bardzo z tym poważny problem. Po drugie, kwestia, jak tu się mówi, że my tu do tej Unii, prawda, i tak dalej. Pamiętajmy, my jesteśmy Unią. Nie musimy być petentem w Unii. My, gdybyśmy mieli silną pozycję, a nie mamy, bo niestety ostatnia polityka międzynarodowa rządu polskiego doprowadziła do tego, że w zasadzie nasza pozycja międzynarodowa właściwie przestała się absolutnie liczyć. Nie, no pani poseł. Pani poseł Pamuła będzie mogła... A jeszcze ostatnio, ponieważ mija czas, a chciałabym jeszcze, żeby pani poseł... Mamy wielki problem z tym, że my, niestety, nasza polityka jest fatalna i w związku z tym i nie ma problemu z punktu widzenia opozycji. Musi być i praworządność, i muszą być pieniądze. My nie musimy wybierać, a rząd polski prowadzi taką politykę. Pani poseł, jeszcze ostatnie pytanie w tym temacie. Ale nie chcemy praworządności, jeszcze, na to nie ma zgody. Jeszcze w tym temacie, pani poseł Nowicka, czy zdaniem pani poseł marszałek Grodzki powinien się zrzec immunitetu, no biorąc pod uwagę sprawę Ewy Kiali, która została aresztowana pod zarzutem przyjmowania łapówek. Wiemy, że prokuratura prowadzi śledztwo, polska prokuratura w sprawie przyjmowania korzyści majątkowej zarzutem
mają już postawieni lekarze w Szczecinie. Poseł Grodzki, senator Grodzki, marszałek Grodzki chowa się za immunitetem. Czy pani zdaniem powinien sam się zrzec tego immunitetu? Przede wszystkim się dziwię, że ta sprawa tyle lat trwa i prawdę mówiąc z niczym tak naprawdę prokuratura jeszcze ależ nie wyszła. Ma, no przecież w ogóle chce uchylenia immunitetu marszałkowi Grodzkiemu. No dobrze, niech w takim razie działa, jeżeli uważa, że są potrzeby. Ale jak ma działać pani poseł? Ale no ja przecież, bym chciała, jak ma działać prokuratura, żeby sprawy Grodzki typu komendant Szymczyk. Dobrze, w takim to razie pani, ja to pytanie do pani Teresy Pamuły. Jak ma działać prokuratura, skoro no chce uchylenia immunitetu, a marszałek Grodzki nie wprowadza na posiedzenie albo sam się nie chce zrzec? No to jest trochę kuriozalna sytuacja. Pani poseł Nowicka zarzuca, że prokuratura nie działa, no ale tutaj... No nie działa, wszystkie sprawy... Ale dochodzi do ściany, kiedy trzeba... Ale pani poseł, teraz pani poseł Pamuła, proszę bardzo. Szanowni Państwo, no właśnie, jak tutaj Lewica mówi, jeżeli, no to jest naprawdę trudne do zrozumienia. Przedstawia tutaj pana komendanta policji jako przypadek, właściwie można powiedzieć wypadek przy pracy, porównując pana marszałka Senatu Grodzkiego, gdzie jest oskarżony łapówkarstwo. I wiele osób zarzuciło mu to łapówkarstwo. Są aresztowani lekarze, a ciągle większość na jednym senatorze mówi, że nie, pan marszałek może pełnić dalej funkcję marszałka. No dla mnie to jest bardzo niehonorowe, bo gdyby miał odrobinę honoru pan marszałek i byłby czysty, więc to świadczy o tym, że jednak uważa, że pewne rzeczy można mu zarzucić. No, o praworządności w Polsce zaczęła mówić pani poseł. Pani poseł, czyli co, jeżeli sędziowie, którzy sądzą osoby, które są związane z PiS-em, to są niepraworządni, a jeżeli sędziowie sądzą osoby, które związane są z Lewicą, to są praworządni, to którzy sędziowie są praworządni? Pan sędzia Iwulski, który jeszcze w czasach PRL-u orzekał, to on jest praworządny? Czy przede wszystkim pani poseł, trzeba zaznaczyć, że pan poseł Iwulski wydawał wyroki na opozycjonistów, bo to, że ktoś sądził w czasach PRL-u, to nic nie znaczy. Chodzi o decyzje, jakie podejmował, jak skazywał niesłusznie opozycjonistów. O to chodzi. No właśnie. Czy sędzia, który w tej chwili został nominowany, młody sędzia, wykształcony, już urodzony, można powiedzieć, w Polsce niepodległej, to nie może, to jest niepraworządny? No, szanowni państwo, gdzieś tutaj mamy schizofrenię i uważamy, że jeden sędzia jest praworządny, ten powołany przez pana prezydenta Kwaśniewskiego czy Komorowskiego jest praworządny, a powołany przez prezydenta Dudę jest niepraworządny. I dla mnie człowieka, który przeżył właśnie te trudne okresy naszej transformacji, te okresy lat 80., 70., myślę, że pani poseł też żyła w tamtych latach i mi jest naprawdę bardzo trudno zrozumieć, jak ludzie, którzy przeżyli, widzieli, jak ci ludzie działali w tym okresie i stanu wojennego, i lat 70., i lat 60., mogą w tej chwili oceniać rządy wybrane i prezydenta wybranego demokratycznie, że coś jest źle robione i niepraworządnie. No, pani poseł, ja mam nawet wrażenie takie, że sędziowie nominowani przez Radę KRS-u, którą rządził pan Jan Bury, no mam duże wątpliwości, o czym świadczy że również pana Jana Burego nie można go sądzić, bo wszyscy sędziowie się wyłączają.
No jak to jest, że w całej Polsce nie ma sędziego, który mógłby pana Burego sądzić? Dla mnie to jest dziwne. Ja mieszkam na Podkarpaciu i wiem, jak to się działo, co pisano, jakie informacje przychodziły. No, pani prokurator została skazana, a pan Bury, wszyscy sędziowie, no nie ma sędziego w Polsce, żeby mógł orzekać w sprawie pana Burego. Przypomnijmy, no, słynna afera, słynna afera. Czy ja mogę jeszcze coś powiedzieć? Pani poseł, jedno zdanie dosłownie, bo już musimy kończyć. Tak, ja się dziwię paniom, że tak lekceważą problem komendanta Szymczyka, bo to jest problem bezpieczeństwa narodowego. On może być osobą, że tak powiem, miłą i nie jest przestępcą. Dobrze, ale fakt, poseł, że doprowadzi do sytuacji sprowadzenia mija nam czas, do a ja bym jeszcze chciała zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mianowicie sędziowie w dalszym ciągu. Proszę Państwa, drogie Panie, miłego dnia Wam życzę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Wesołych świąt życzę Państwu. Wszystkiego najlepszego i Paniom życzę najserdeczniej. Miłego dnia. I wszystkim słuchaczom i słuchaczkom. Reklama. Barbara.
Poranek Polskiego Radia 24, 22 minuty do godziny 9, czas na debatę publicystów. Debata poranka. Witam Państwa w ostatniej pół godzinie naszego wspólnego poranka. Dorota Kania w studiu, publicyści Dariusz Grzęciński wprost. Dzień dobry. Doktor Krzysztof Karnkowski, Gazeta Polska. Dzień dobry. Oraz Bogumił Łoziński, gość niedzielny. Dzień dobry, witam Państwa. Miłe przedświąteczne nastroje w studio panują, ale teraz chcemy porozmawiać o poważnych sprawach i to naprawdę poważnych, ponieważ Unia Europejska, która poucza Polskę, stawia w kącie, mówi o praworządności, sama jest targana aferami. Przypominaliśmy dzisiaj na antenie Polskiego Radia 24 aferę sprzed roku, kiedy Liberacją opisał aferę w środku Komisji Europejskiej. Chodziło o kontakty z lobbystami. Nic się nikomu nie stało. Donald Tusk powiedział, że była to pseudoafera. No a teraz mamy Qatargate, aresztowaną Ewę Kiali, europoseł Lewicy, wiceprzewodniczącą Komitetu Parlamentu Europejskiego. Są również aresztowane inne osoby z kręgów Lewicy. Afera zatacza coraz szersze kręgi, a brukselski portal Politico postanowił się przyjrzeć zarobkom i finansom eurodeputowanym i wymienia między innymi Radosława Sikorskiego, który zarabiał 40 tysięcy euro miesięcznie za nieokreślone konsultacje. Tak pisze Politico. Radosław Sikorski na Twitterze odsyła do swoich oświadczeń majątkowych. No, przeczytałam te oświadczenia, ale nie tylko ja, również dziennikarze, i rzeczywiście są pewne zapisy, które niekoniecznie są jasne i czytelne. Co panowie o tym sądzą? No bo to rzeczywiście jest to dość dziwne i portal Politico mówi, że generalnie zarobki europosłów niektórych są dość niewytłumaczone, skąd takie zarobki się wzięły. Zaczynamy od pana Dariusza Grzędzińskiego. No to taka melodia, którą już znamy, bo ten tekst z Politico jest stosunkowo świeży, ale właśnie teraz dosłownie przypominam sobie, że już rok temu po raz pierwszy mówiliśmy... Transparency International, gdzie z raportu wyszło tyle, że aż 1/4 europosłów, którzy, no umówmy się, uposażenia te poselskie mają dość wysokie, dorabia sobie poza swoim głównym, podstawowym miejscem pracy i to są dość pokaźne kwoty, bo zdaje się na najbogatszy, najwięcej dorabiający europoseł zarobił poza Parlamentem Europejskim ponad 11 milionów euro, więc kwota pewno robiąca wrażenie. No, i też przewijało się nazwisko Radosława Sikorskiego, bo on był w ścisłej czołówce tych dorabiających, jeśli nawet nie rekordzistą był w tym ubiegłym roku, ale też zdaje się podobnie było w latach jeszcze poprzednich, od momentu tych wyborów do Europarlamentu w 2019, więc tak jak mówię, no, sprawa nie jest nowa i tak naprawdę, no, gdybyśmy dzisiaj mieli uczciwie powiedzieć, co zmieniło się po tym tekście z ubiegłego roku, czy tekstach wcześniejszych, nic. No, europosłowie z wspomnianym już Radosławem Sikorskim odsyłają nas do swoich oświadczeń, z których tak naprawdę sprawie niewiele wynika. No, właśnie. No bo tutaj... czymże są inne konsultacje, prawda? No więc właśnie. Komu one są udzielane, w jakim zakresie i tak dalej. No jest to mało transparentne. Czy mamy jakiekolwiek narzędzia, żeby to zmienić, poza tym, że sobie w tym momencie o tym podyskutujemy publicystycznie, postawimy jakieś tezy, że dobrze by było, gdyby jednak to uściślić. No wydaje mi się, że nic. Piłka jest po stronie włodarzy Europarlamentu. Czy tam istnieje wola zmiany tej sytuacji? No sądzę, że nie, bo gdyby takowa była, no to myślę, że dzisiaj o tym byśmy nie rozmawiali. No od ostatnich wyborów do Europarlamentu minęły 3 lata. No, nic się nie zmienia. Marszałek senior Antoni Macierewicz, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, który był gościem na antenie Polskiego Radia 24, powiedział, który był gościem Polskiego Radia 24 na antenie, powiedział, że ta sprawa powinna zostać wyjaśniona, że również stanowisko powinien zająć Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej. A niektórzy publicyści mówią wprost, jeżeli politycy nie mają się czego opowiadać, to powinny być opublikowane
o jakie konsultacje chodzi? Lista tych wszystkich podmiotów. Czy tak powinno być, pan doktor Karnkowski? Zdecydowanie tak. No, wokół pana Radosława Sikorskiego wątpliwości się mnożą, tak jakby, bo przecież już jakiś czas temu pojawił się wniosek o sprawdzenie jego związków ewentualnych z Rosją. Natomiast jest faktem, że to nie jest pierwszy raz, kiedy my o tym słyszymy. Ja nie pamiętałem to dokładnie, czy to było rok temu, ale faktycznie to nie jest pierwszy raz, kiedy słychać, że Radosław Sikorski ma jakieś dodatkowe dochody z dosyć tajemniczych źródeł. No, to jest polityk, który sobie ceni prestiż, wysoki status i wysoki poziom życia i na pewno się stara o to, żeby te dodatkowe środki mieć, a skąd je ma. No, fajnie byłoby wiedzieć, ale czy się dowiemy, no tutaj ja bym do tej już listy, która się pojawiła, takich spraw, które miały wstrząsnąć i opinią publiczną, i samym Parlamentem Europejskim, czy ogólnie Unią Europejską, bym dorzucił chociażby kwestie tych związków polityczno-towarzyskich sędziów i polityków, wspólne zabawy, wspólne polowania. Też już było parę miesięcy temu. Sprawa ujawniona w prasie francuskiej, więc wydawałoby się, że no, chyba trudniejsza do przemilczenia niż jak to się pojawia w jakimś prawicowym tytule w Polsce. I tymczasem też nie miało to żadnego ciągu dalszego. W ogóle się już o tym nie mówi, nie wracać do tego. Nie wiem, czy tym razem to będzie miało ciąg dalszy. Śmiem wątpić. Instytucje europejskie mają, teraz niby widzimy, że tak dosyć radykalnie z tą panią się obchodzą, ale ogólnie mam wrażenie, że instytucje europejskie mają dosyć niską zdolność do samooczyszczania. Śledztwo w sprawie Ewy Kiali i korupcji w związku z Mistrzostwami Świata w Katarze w piłce nożnej prowadzi belgijska prokuratura i urzędy, które się zajmują korupcją. Natomiast rzeczywiście, czy parlament podejmie takiego decyzję transparentności, no pozostawia to pod znakiem zapytania, bo przecież słyszeliśmy, chociażby wynikało to z raportów pani eurodeputowanej Anny Fotygi, byłej minister spraw zagranicznych w Polsce, jak silny wpływ mają lobbyści rosyjscy przede wszystkim, którzy byli bardzo obecni w Parlamencie Europejskim. Po wybuchu wojny na Ukrainie zostali, mają zakaz wstępu od czerwca dokładnie do Parlamentu Europejskiego, ale te wpływy dalej działają. Czy rzeczywiście Parlament Europejski zdecyduje się na taki krok absolutnej transparentności, że będzie obowiązek konkretnych wykazania konkretnych konsultacji, jeżeli takowe były, czy też innych źródeł dochodu, żeby widniały w tych oświadczeniach podmioty, które płacą danemu europosłowi? Bogumił Łosiński. Znaczy, ja się obawiam, że nie, dlatego że Parlament Europejski, podobnie jak wiele instytucji europejskich, ona wiesz, się wyobcował, ale chyba przyjmuje takie myślenie o sobie i w ogóle o całej konstrukcji, że jest elitą i w związku z tym więcej można i normalne prawda, przepisy w jakiś tam sposób nie obowiązują, bo są przepisy w Parlamencie Europejskim, które regulują różne sprawy, tylko nie poluźniają. Na przykład to, co pani wspomniała o tych lobbystach, to nie zgodzili się na wniesienie takiego zapisu, że posłowie mają obowiązek zgłaszać spotkania z lobbystami zewnętrznymi. Prawda? No bo jak wchodzi, no to wiadomo. Później ostatnio kierownictwo przegłosowało, że mają, że nie muszą się rozliczać rachunkami z pieniędzy, które wydają. Później jest tak, że posłowie, europosłowie są często jednocześnie w zarządzie spółek, na przykład energetycznych, to w Finlandii, krajowych, a jednocześnie w komisjach energetycznych Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego. Więc tutaj tych naruszeń jest bardzo dużo i co właśnie znamienne, oni nic z tym nie robią sami. To ta afera obecnie związana z Katarem jest wynikiem śledztwa państwowego brukselskiego, które tam zatacza coraz większe kręgi. Więc no, Unia Europejska wymaga, jeśli chodzi o instytucje i całą strukturę, wymaga poważnej reformy. Przy czym problem polega na tym, że nie chodzi, reforma powinna usprawnić działanie, natomiast w tej chwili przywileje, jakie mają
parlamentarzyści, a również i pozycja, którą zajmują urzędnicy, którzy piszą prawo de facto i narzucają je innym, jest tak wysoka, że oni sami z tego, no wywalczyli sobie taką pozycję i sami z tego nie zrezygnują. To chyba trzeba by jakiejś rewolucji albo kogoś bardzo mądrego, żeby to wszystko zmienić, no albo po prostu powrotu do traktatów, bo to jest też tak, że te wszystkie rzeczy są łamaniem w wielu momentach traktatów, no na przykład te ingerencje w polskie sprawy. No właśnie, mowa jest o tym, że Polska, bo to Unia narzuca nam, że Polska powinna być praworządna. Tymczasem sami europosłowie mają problem z praworządnością, jeżeli chodzi o praworządnością ustawy, nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. I to, co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości, to uwagę zwraca fakt, jak się zachowuje część sędziów. Ostatnio w mediach społecznościowych i nie tylko ukazał się występ pani sędzi Piekarskiej Drążek, sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, która zapowiedziała na proteście przed Sądem Najwyższym, że osądzi władzę oraz strażników granicznych za rzekome przestępstwa, których mieli się dopuszczać w kontekście obrony granicy polsko-białoruskiej. Pani sędzia, co zauważa TVP Info, portal TVP Info, powiedziała w trybie twierdzącym, że te przestępstwa miały miejsce i że ona osądzi tych ludzi. Mamy ogromny problem z wymiarem sprawiedliwości, dlatego że część sędziów, która jest w mniejszości, to trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, którzy są w antyrządowych stowarzyszeniach, już zaczęło się zachowywać jak politycy, a nie sędziowie. Pan Dariusz Krzęciński. No, mamy problem przede wszystkim z tym miejscem, o którym pani redaktor wspomniała i protestującymi w tym miejscu. Ilekroć jestem tam na Placu Krasińskich w okolicach, no, przechodzę tamtędy, przepraszam, mam po prostu kolegę mieszkającego w okolicy, kiedy go nie odwiedzam, trafiam na protest trwający właśnie przed wejściem do Sądu Najwyższego. No tam stoi od kilku, takie grupki od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. No to mi przypomina taką instytucję, która istnieje w Wielkiej Brytanii, w Londynie, w Hyde Parku, prawda? Tam każdy może sobie wyjść, powiedzieć, co mu leży na żołądku, czy też w wątrobie, wykrzyczeć wszystkie swoje przemyślenia i jakby potem wszyscy rozchodzą się i idą w swoją własną stronę. Nic wielkiego z tego nie wynika. Podobnie to wygląda przed tym Sądem Najwyższym. No niestety problem polega na tym, różnica polega na tym, że osoby wykrzykujące u nas nieraz te bardzo radykalne, no, dziwne, niezrozumiałe hasła są przedstawicielami profesji zawodu publicznego zaufania i niektóre zgłoszonych przez nich test, tak, jak również te osoby, które stoją za nimi, ci kibice takich umownie nazwijmy, no, budzą mój największy niepokój i w mojej ocenie idzie to w jakąś dziwną, niedobrą raczej stronę. No, mam nie tylko jako dziennikarz, ale jako obywatel pewne obawy, wysłuchując i oglądając podobne wystąpienia, no bo w umownej, czysto teoretycznej sytuacji, gdybym znalazł się przed sądem w jakiejkolwiek sprawie, miałaby mnie sądzić taka politycznie zaangażowana pani sędzia, no czułbym się mało komfortowo, a wręcz czułbym się zagrożony. Nie wygląda to dobrze, krótko mówiąc, i wolałbym nie oglądać takich obrazków przed budynkiem Sądu Najwyższego, a obawiam się jednak, że im bliżej będzie kolejnych wyborów parlamentarnych, tym będziemy częściej świadkami podobnych scen. No, bardzo niepokojąca sprawa. Komentatorzy mówią wprost, trwa od dłuższego czasu demolowanie wymiaru sprawiedliwości. Są bardzo niepokojące zapowiedzi tego typu, które usłyszeliśmy wieczorem w niedzielę sprzed Sądu Najwyższego. Czy ta destrukcja i tak naprawdę manipulowanie całym środowiskiem sędziowskim będzie się pogłębiało? Doktor Krzysztof Karnkowski. Obawiam się, że tak. No, ta sama pani sędzia Piekarska Drążek kilka
tygodni temu wypuściła bardzo groźnego przestępcę tylko dlatego, że uznała za nielegalnego sędziego, który go skazał w pierwszej instancji. No więc to pokazuje, w którym jesteśmy miejscu. Mi się wydaje, że znaczy te obawy, które tutaj pan redaktor wyraził, no ja je podzielam. Co więcej, myślę, że to już się dosyć dawno dokonało. Ja miałem okazję uczestniczyć w pewnej sprawie, nie związanej w ogóle z moją działalnością dziennikarską, ale jakoś miałem wrażenie od początku, że Wysoki Sąd zapoznał się właśnie bardziej niż z aktami sprawy, to z moimi opiniami na temat sądownictwa, co wpłynęło na zakończenie tej sprawy. I podejrzewam, że właśnie w przypadku wielu spraw tak to wygląda, czyli że sądy kierują się bardziej swoimi poglądami, czego w ogóle nie kryją, niż sprawą, którą mają rozpatrywać. No, jestem tutaj złej myśli i mam wrażenie, że w jakimś stopniu coraz większym obywatele Rzeczpospolitej Polskiej są w jakimś stopniu, nawet nie w jakimś stopniu, są po prostu pozbawieni najbardziej oczywistego prawa do uczciwego procesu sądowego i to zjawisko będzie narastać. Trudno się dziwić, żeby sędzia był bezstronny, skoro na swoim notatniku ma naklejoną naklejkę wolne sądy i błyskawice. I to widać podczas niektórych procesów demonstracyjnie. Chodzą z tymi swoimi notesami. Sama coś takiego widziałam, wiem, więc to widać, po jakiej stronie się pozycjonują. Ja tylko jeszcze wspomnę, trochę się wcinam, ale pamiętam sprawę jeszcze nawet przed tej całej wielkiej wojny o sądy kilkanaście lat temu to było, kiedy była sprawa Lecha Wałęsy, kiedy pani sędzia po raz pierwszy się z Lechem Wałęsą witała, nawet nie wiem, czy nie brała od niego autografu, to pokazuje, że to środowisko zupełnie nie jest w stanie oddzielić swoich poglądów i przekonań od swojej pracy. Sędziowie są tylko ludźmi i pojawia się pytanie, czy rzeczywiście mogą oddzielić swoje poglądy od tego i czy te poglądy rzeczywiście nie będą miały wpływu na orzekanie, na wydawanie wyroków. Ja wiem, znam treść przysięgi sędziowskiej, ale bardzo trudno jest uciec. Pamiętam takie z lat 90. takie nieprawdziwe absolutnie zdanie, że dziennikarze nie mają poglądów. To było nieprawda, bo okazało się, że mają dziennikarze poglądy, że opowiadają się po konkretnej stronie. Te poglądy wybrzmiewają w ich wypowiedziach. I czy tak samo nie jest z sędziami? Bogumił Łosiński. Nie, no na pewno sędziowie mają jako ludzie poglądy. No problem jest w tym, na ile są w stanie spojrzeć na problem obiektywnie, a na ile przez pryzmat swoich poglądów. No są tylko ludźmi, można powiedzieć, i praktyka pokazuje, że patrzą przez pryzmat swoich poglądów. No, ja znałem sędzinę, która orzekała, kiedyś był taki w kampanii wyborczej między prezydenckiej, Komorowski, Kaczyński, tam był problem z jakąś tam wypowiedzią. I oczywiście sędzina w trybie, prawda, tym przyspieszonym orzekła na korzyść Komorowskiego. Wiem prywatnie, że ma bardzo liberalne poglądy i że po prostu dlatego ze względu na swoje poglądy orzekła tak, a nie inaczej. No, jest problem, co z tym zrobić, tylko że to jest rzecz znana, jest kwestia kształcenia, formowania tych sędziów. Teraz my to widzimy, kiedy zaczęliśmy się przyglądać, tylko to też trzeba mieć świadomość, że sędziów jest 3000 w Polsce, że orzekają w bardzo zwykłych, normalnych sprawach często. Ja przerwę, panie redaktorze, ma pan rację, do justycji należy bardzo mało, stosunkowo. Chodzi o to, że to, co w tej chwili do nas dociera, to jest kwestia chyba wąskiej grupy posłów. Ja nie wiem, czy sędziów. Tam ich jest 100, może 200, którzy są tacy na świeczniku, którzy biegają i właśnie no, według mnie łamią te zasady niezawisłości, bezstronności, prawda? Natomiast to rzutuje na cały wymiar sprawiedliwości i sędziowie między sobą są straszliwie podzieleni już w tej chwili. Na tych starych i nowych w Sądzie Najwyższym, bo to tam się ten bój najbardziej odbywa. Natomiast sędzia, który orzeka w sprawie alimenty, za przeproszeniem, chciałby mieć spokój i chciałby móc normalnie pracować, nie bez tego całego odium, które na sędziów spadają. I to jest w tej chwili no już
tak daleko zaszło, że tu trzeba by było według mnie no jakiegoś jednak porozumienia i zbudowania tego wymiaru sprawiedliwości od nowa, co w naszych warunkach z kolei jest trudne do przeprowadzenia. Ale nie wiem, jak z tego w tej chwili wybrnąć. To jest powrotu do źródeł przede wszystkim chyba trzeba, bo zapominamy gdzieś w tym wszystkim, że pomimo tego, że sędziowie, tak jak my, wszyscy, każdy z nas są tylko ludźmi, mają prawo do własnych poglądów, to jednak nie przypadkowo tę idę pokazuje się, przedstawia się jako taką z przesłoniętymi oczami, prawda? A mam wrażenie, że ta opaska gdzieś opadła w ostatnich latach i należałoby ją przywrócić na właściwe miejsce. To jest chyba punkt wyjścia. Ale czy rzeczywiście jest to do zrealizowania? No to jest duże wyzwanie. Miejmy nadzieję, że ten wymiar sprawiedliwości wróci na normalne tory, że będzie właśnie niezawisły i sprawiedliwy. Przez ostatnie lata sporo pozostawiał do życzenia. Kolejne pytanie, krótkie, bo to właściwie nam została minuta. Czy to już tylko o prezentach i o świętach. Tylko, nie o prezentach i o świętach, tylko czy uda się doprowadzić do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższej takiej, którą podpisze prezydent. Troszkę wrażenie, ale na koniec roku. Minutę na to, tak? Ogromne wyzwanie. No nie, ja jednak jestem sceptykiem, przynajmniej jeśli chodzi o ten pierwszy termin, który gdzieś tam się pojawił w przestrzeni publicznej, czyli 11 stycznia, no biorąc pod uwagę, że za chwilę mamy te święta, okres noworoczny. Nie. Raczej nie tak szybko, nie tak prędko. Pan Dariusz Gryziński jest sceptyczny, a doktor Karkowski? Zdecydowanie się nie uda, zwłaszcza, że jeżeli zostaną uwzględnione słuszne, moim zdaniem, obawy i prezydenta Dudy, i prezesa Kaczyńskiego, to wtedy znowu będzie to nie do przyjęcia dla Unii Europejskiej. I też w tej postaci to się nie uda, a tak na marginesie to jest skandalem, że Unia Europejska zaakceptowała takie prawo, ponoć dba o praworządność, a to, co ona zaakceptowała, no jest po prostu niezgodne z polskim prawem i konstytucją. I na tym musimy tak kończyć. Dba. Bardzo Państwu dziękuję, ale dziękuję przede wszystkim naszym gościom. Dariusz Grzędziński wprost. Dziękuję bardzo. Wesołych świąt Państwu. Doktor Krzysztof Karnkowski, Gazeta Polska. Dziękuję. Wesołych świąt. I Bogumił Łoziński, gość niedzielny. Dziękuję i życzę błogosławieństwa Bożego na te święta. I bardzo dziękuję. A ja Państwa zapraszam do Szkiełka i Oka.